Londyński wnetowy zwiat. Jest już z nami Agnieszka Białek. Dzień dobry, piątkowo. Dzień dobry, witam Państwa, witaj Tomaszu. Agnieszka Białek, serce, uszy i głos Radia Wnet w Belfaście, ale nie tylko, bo przecież to i znakomita pani przedsiębiorca, i trener, i pedagog, i mógłbym wymieniać bez liku tych przymiotów ducha i talentu. Natomiast Agnieszko, pytanie, czy rozpoczniemy od tego, że jak grom z jasnego nieba wczoraj ta informacja przeszyła serca wszystkich na Wyspach Brytyjskich, że opracowywana przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka COVID na COVID-19 może być dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii, czy jednak to, o czym w bardzo minorowym nastroju opowiadał pan Rishi Sunak, nasz kanclerz, który strzeże pieniędzy w Wielkiej Brytanii, który powiedział, że prognozy, jeżeli chodzi o bezrobocie, to będzie zwyżkować, no i też bardzo niż słabo wygląda pozycja brytyjskiego PKB. Więc od czego rozpoczniesz? No, będziemy mieć i informacje dotyczące szczepionek, będziemy mieć również informacje dotyczące z ministerstwa, właśnie związane z finansami z Ministerstwa Finansów, ale będziemy mieć również informacje brexitowe, bo jak wiemy, ten okres przejściowy już nam się kończy. Zacznę standardowo jednak od tych jakby fajnych, aczkolwiek informacji statystycznych. Ja naprawdę nie lubię ich przekazywać, natomiast tak to wygląda, że zakażeń w wyniku testów zdiagnozowano 17 555 na wyspach, zgonów w ciągu ostatniej doby 498. A co słychać w mediach? W The Independent, Independent opublikował wyjaśnienia Johna Bella z University of Oxford, członka rządowej grupy naukowców współtworzących szczepienie na COVID-19. Wyjaśnia on, że będzie musiał zostać wprowadzony obowiązek szczepienia mimo niezadowolenia większości. Bell tłumaczy, że sam nie jest zwolennikiem przymuszania do szczepień, ale obecnie innego rozwiązania nie widać. Cytuję. Niestety, ale musimy w jakiś sposób namówić ludzi do tych szczepień. Znajdujemy się w takiej sytuacji, gdy musimy ich prawnie do tego zmusić, byśmy mogli kontrolować poziom zakażenia koronawirusem w kraju. I dalej. Dzięki temu będziemy mieli pewność, kto jest już bezpieczny i nie zaraził się, a kto nadal jest zagrożony. Kwestia odporności może zostać rozwiązana na dwa sposoby. Po pierwsze, przechorowało się już COVID-19, mamy już wystarczająco dowodów, że po tym wyzdrowieniu przez jakiś czas nie zarazimy się ponownie, natomiast po przyjęciu szczepionki jesteśmy już odporni na koronawirusa. No i na koniec pan Bell mówi, to może powodować, że w niektórych sytuacjach ludzie będą musieli udowodnić, że choroba im nie grozi. No tu postawiłabym wielki znak zapytania z tytułem, co autor miał na myśli. Lub też, co mówi dalej Bell, co chwila być testowani. Przymus szczepienia to wszystko by uprościł. Reasumując, w Wielkiej Brytanii jest już oficjalne wyjaśnienie potrzeby wprowadzenia przymusowego szczepienia na COVID-19. Przedstawił go rządowy ekspert John Bell. Agnieszka, czy coś się mówi, bo wczoraj odsyłam też słuchaczki i słuchaczy, nie tylko Studia Dublin, ale Radia Wnet na nasz portal wnet.fm, gdzie zapis mojej wczorajszej rozmowy z dziennikarzem naukowym Tomaszem Rożkiem, gdzie na czynniki pierwsze rozebraliśmy to, co wiemy o tej szczepionce Pfizera i BioNTech. No i cóż, Tomasz Rożek stwierdził, że z korkami od szampana trzeba się wstrzymać, bo tak naprawdę ta szczepionka jest jeszcze testowana. Czy w Wielkiej Brytanii pojawiają się jakiekolwiek głosy, które kontrują chociażby takie wypowiedzi a propos przymusowej, prawnej potrzeby szczepień wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii, zważywszy na to, że ta szczepionka, no jeszcze jakby nie patrzeć, jest testowana i niedopuszczona przez te wszystkie certyfikaty do obrotu i użytku? Przeglądając dzisiejszy poranną prasę i media, niestety z takimi informacjami dzisiaj się nie spotkałam. Niestety tutaj nie mam więcej informacji. Będziemy do tego powracać. Agnieszka Białek, wieści z Belfastu, panie i panowie. www.wnet.fm 16 minut po godzinie 8 i ciąg dalszy wiadomości. Prosimy, Agnieszko.
Przechodzimy do kolejnej prasy, do kolejnego dziennika. Jak podaje Daily Mail, kanclerz skarbu Sunak ujawnił wczoraj prognozy finansowe dla Wielkiej Brytanii. Oprócz skromnych podwyżek płacy minimalnej, bo wynoszącej 19 pensów na godzinę, i szczegółów programu naprawczego Wielkiej Brytanii, minister powiedział, że urzędy miejskie będą mogły wprowadzić podwyżkę council taxu. Sunak powiedział, że mieszkańcy, którzy płacą podatki, powinni przygotować się na znacznie wyższe opłaty od kwietnia. Z tych pieniędzy mają być sfinansowane opieka osób starszych i policja. Teraz okazuje się, że te znacznie wyższe opłaty od nowego roku podatkowego miejscami wyniosą nawet 100 funtów. Szef Ministerstwa Finansów zgodził się na 5-procentową podwyżkę inflacyjną plus dodatkowe 15 funtów na służby policyjne. Oczywiście pojawiają się też głosy krytyki tego pomysłu, wśród których słyszymy, cytuję, pomimo biedy i twierdzenia, że mamy ograniczone budżety, szefowie urzędów wciąż trwonią pieniądze na wynagrodzenia, projekty, zakupy komercyjnych nieruchomości. Lokalne władze powinny szukać oszczędności, a nie zarzucać gospodarstwa zatrważającymi podwyżkami. Przechodzimy do wiadomości ze Sky News, który właśnie poinformował o systemie nowych ograniczeń, które mają być wprowadzone w Anglii tuż po zakończeniu lockdownu, czyli w przyszłym tygodniu. Minister zdrowia Matt Hancock ogłosił w związku z tym swoje przemówienie w Izbie Gmin. W przemówieniu tym słyszymy między innymi, że ludzie sprostali wyzwaniu i spowolnili rozprzestrzenianie się koronawirusa, a lockdown spełnił swoje zadanie i ściągnął presję z brytyjskiej służby zdrowia. Liczba przypadków spadła o 19%, a przyjęcia do szpitali spadły o 7%. Na terenie Anglii po zakończonym lockdownie zostaną wprowadzone strefy, o tym, które miasto będzie w której strefie i co się z tym wiąże, to można sprawdzić na oficjalnych stronach rządowych. Tymczasem BBC podaje, że premier Szkocji ogłosiła, że pomimo porozumienia z Johnsonem co do wspólnych ogólnokrajowych zasad świątecznych, ona zdecydowała się wprowadzić własne, bardziej restrykcyjne. Ja przypomnę Państwu, że jeszcze niedawno Johnson poinformował o tym, że właśnie w Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej Boże Narodzenie ma mieć miejsce takie zasady, które będą wspólnie obowiązywały, będą te same zasady w tych regionach. Pierwsza z tej umowy wyłamała się właśnie, jak widać, pani premier Szkocji. Oprócz ograniczenia spotkań bożonarodzeniowych do maksymalnie 3 gospodarstw domowych mają obowiązywać limity osób. Maksymalnie może spotkać się 8 osób, nie są w to wliczane dzieci do 12 roku życia. No i uwaga, każdy ma zachować dystans 2-metrowy. Dzieci nie muszą zachowywać dystansu. No i tu moje pytanie, biorąc pod uwagę to ostatnie ograniczenie, to zastanawiam się, w jaki sposób można nakryć świąteczny stół właśnie z zachowaniem tego 2-metrowego odstępu. Poza tym premier Szkocji ogłosiła absolutny zakaz dzielenia się sztućcami, szklankami, jak najczęstsze mycie rąk oraz regularną dezynfekcję punktów często dotykanych, na przykład klamek. No i Szkoci, mieszkańcy Szkocji absolutnie powinni pamiętać o wietrzeniu mieszkań. Okna powinny być jak najczęściej otwierane. No i mój komentarz. No biorąc pod uwagę częstotliwość i siłę wiatrów na wyspach, to może się wydawać, że dzięki takim zasadom, właśnie dzięki wietrzeniu, może wirusa z naszych domów pogonimy. Aczkolwiek zawsze polecam zdrowe i całoroczne wietrzenie domów, wszak świeże powietrze jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Ponadto brytyjskie media podają, że wczoraj po południu odbyła się konferencja prasowa Johnsona, mająca charakter orędzia do narodu. Premier zaznaczył, że cytuję, razem uchroniliśmy NHS przed przytłoczeniem, czyli brytyjską służbę zdrowia. Dodał, że najnowsze dane na temat liczby zakażeń są obiecujące, oraz sugerują, że wzrost liczby infekcji zwolnił, a nawet w niektórych obszarach zmienia swój kierunek. Premier ostrzegł, że ludzie w żadnym wypadku nie mogą popadać w samozadowolenie i musi być wprowadzony wielopoziomowy system blokad, inaczej grozić nam będzie noworoczna blokada narodowa. Dodał, że czeka nas ciężka zima, bo zima sprzyja wirusowi. No i zaznaczył, że ma nadzieję, że do wiosny szczepionki i masowe testy
zakończą potrzebę nakładania ograniczeń. W temacie Świąt Bożego Narodzenia mogliśmy usłyszeć, że dla rządu była to trudna decyzja, bo należało znaleźć sposób, który zachowuje, cytuję, równowagę między pozwoleniem ludziom na świętowanie, a utrzymaniem wirusa pod kontrolą. Zaapelowano zatem, by w te święta nie przytulać i nie całować starszych krewnych. Johnson nie żałuje wprowadzonego lockdownu i nadal uważa, że szkoły muszą być otwarte. Premier nie chciałby, by uczniowie przeszli na zdalne nauczanie. No i w cieniu tych informacji pandemicznych, jak zwykle te brexitowe. Czytamy w mediach, że główny negocjator do spraw brexitu z ramienia Unii Europejskiej, Michel Barnier, ostrzegł Davida Frosta, że bez znaczącej zmiany w negocjacjach ze strony Wielkiej Brytanii w ciągu 48 godzin, to jest informacja z wczoraj, to wycofa się z negocjacji w Londynie w ten weekend. W trakcie wideokonferencji Barnier powiedział Frostowi, że dalsze negocjacje handlowe będą bezsensowne, jeżeli Wielka Brytania nie pójdzie na kompromis. No to kolejny jest kryzys w negocjacjach, podczas gdy do zakończenia tego okresu przejściowego pozostało nam zaledwie 34 dni. I to jest niepokojące. Bruksela ma nadzieję, że to ostrzeżenie wywrze większą presję na Wielkiej Brytanii i Frost otrzyma nowe instrukcje do negocjacji. No istnieje też obawa, że wzmocni się część Torysów, którzy opowiadają się za twardym Brexitem. Tymczasem na stronach dzisiejszego Belfast Telegraph czytamy, że Peter Robinson, były szef ugrupowania DUP, powiedział, że brytyjscy negocjatorzy postawią interesy angielskich Torysów w centrum rozmów w sprawie Brexitu zamiast tego, co dobre dla Irlandii Północnej. Już wcześniej Robinson ostrzegał swoich kolegów z partii o takiej możliwości, a także o możliwości mrocznych czasów. No i na koniec dzisiejszego przeglądu mediów. Od dziś w Irlandii Północnej mamy dwutygodniowy lockdown. Zamknięto wszystko, oprócz marketów i sklepów spożywczych oraz szkół. Tyle informacji, tyle przeglądu dzisiejszej prasy i mediów na Wyspach. Radio Wnet. Natomiast nie zamknięto w Irlandii Północnej naszej siedziby Radia Wnet. Jednoosobowa korespondentka, osoba, która podpatruje to, co dzieje się w brytyjskiej prasie, ale również w prasie Ulsteru, Agnieszka Białek. Dziękuję pięknie za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję również. A pogodowo, bo pogoda będzie po naszym serwisie wspólnie łączonym, moim Bogdana Ferenca, szefa portalu polska-je.com. Podobnież bez opadów dzisiaj w Belfaście. Czy to prawda, czy nasi Irlandzcy meteorolodzy nie kłamią, Agnieszko? Ponieważ mieszkam na wzgórzach Belfastu, to mogę śmiało powiedzieć, że mrzy. Są chmury i mrzy. Na wzgórzach Belfastu mrzy. A jednak delikatne kłamczuszki napisano. Dzisiaj bez opadów w Belfastie i okolicach. No proszę. Agnieszka Białek, której serdecznie dziękuję, życząc udanego weekendu. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję również i pozdrawiam Państwa.